Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Dokładnie 8 miesięcy temu ówczesny wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, rozszerzając strefę ochronną wokół gazoportu, zamknął drogę ku morzu. Jedyną drogę dla prawobrzeżnej części, która łączyła z jedyną plażą. Ta droga została zamknięta. Ponad 100 tysięcy ludzi, którzy odwiedzały latarnie i Fort Gerharda, nie skorzystały z tej atrakcji w tym roku. Ludzie stracili dochody. Popadały małe biznesy. Obok jest, o kilkadziesiąt kilometrów dalej jest Baltic Pipe. Żadnej ochrony szczególnej tego nikt nie wprowadził. Ludzie protestowali. Premier Kaczyński obiecał, że drogę otworzy. Dzisiaj mamy 12 grudnia. Droga jest zamknięta. Tracimy ogromne pieniądze na ochronę, a tak naprawdę trzeba przywrócić normalność. Panie premierze, mieszkańcy Warszawa, Świnoujściu oczekują, że droga ku morzu w tym mieście zostanie dla nich otwarta, a ludzie będą mogli przejechać do latarni i do Fortu Gerharda. Dziękuję bardzo.